Rusza czwarta edycja kampanii Co nas spina? Będziemy poszerzać zakres bardziej grupy odbiorców, bo w tej kampanii zapraszamy do współpracy również licealistów i będziemy łączyć również tę grupę ze studentami. Natomiast w obszarze samego zdrowia psychicznego będziemy sięgać też po kwestię zaburzeń odżywiania, której do tej pory nie poruszaliśmy w kampanii. Przygotowaliśmy cykl Jeden stres, wiele możliwości poradzenia sobie i w ramach niego będą odbywać się cykliczne warsztaty, różne, taneczne, zumby, może medytacje, może joga. Zaskoczymy Was czymś. Trzy poprzednie kampanie okazały się sukcesem i pomogły wielu osobom korzystających z porad oraz warsztatów przeprowadzonych przez ekspertów. Zauważa się, że coraz więcej jest problemów w tej grupie rejestrowanych, chociażby patrząc na wskaźniki, czy to zachorowań na depresję, czy prób samobójczych w młodym wieku. No niestety te wskaźniki idą w górę, więc problemów jest sporo. Zainteresowanie jest duże i mam nadzieję, że będzie wzrastać. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji Co nas spina?